Mamon versus Remsuła. Spartiatik! Wielka batalia Mamona i Remsuły. Jestem ciekawy, co tu się działo. Dywany, że został przesunięty na main event. Federacja wymyśliła. No myślę, że najbardziej emocjonujący dzisiejszy. Najbardziej emocjonujący będzie pojedynek. Ej, Patryk, już to jestem ja. Mamon, ty pierwszy. Okay. Czekajcie, Mamona odsłonię. Obyś kurwa miał z górki, nie? No to co? Admin, proszę no o live. Zaczynamy! Zaczynamy! A każdy admin ma te same bronie? No to co jest na mapie możecie używać, tylko nie bierzcie AWP, no. I nie strzelamy, nie strzelamy z reszta. Dobrze. Poważne zagrywki. Ty, a Mamon to ogólnie... On jakby to powiedzieć, tam gadał, że miał przeszłość e-sportową. Był taki shot, że on jeździł na jakieś turnieje, tak? Dobrze pamiętam? Zobaczymy, jak mu pójdzie. Tutaj jeden z przeciwników próbuje utrudnić. Próbuje rozproszyć rywala. No i Kamil z pierwszym flagiem. Słucham? A on mu to puścił. No właśnie, bo powiedział, żebyś ściągnął pałę. Ty kurwo bezdzietna stara. Przecież ty zaraz umrzesz. A ty młody jesteś i jesteś gównem dalej. I Kamil drugi w bragie. No i 2-0 dla Mamona. Tu nie chodzi o walkę w CS-ie. Na to ty Kamil, to jest main event! To jest to, widzowie! Zróbcie hałas! Remsuła ponownie w paratach. Spokojnie, reload. Co ty gadasz? Nasz ambasador widzę wciągnięty w rozrywkę, co się dzieje. Podobnie. Jeden z przeciwników spróbował go rozproszyć, no i chyba się udało. Ty, ale on mu to puszcza w gierce i Mamon to switchy normalnie? No i z pierwszą rundą. Ale przygotował się, tak? Bo jest to jeden na jeden, jest możliwe rozmawiać z przeciwnikiem. Są mi bindy, no ale tutaj z prostym fragiem. Ja. 3-1. Do ilu gramy? No jak, no tą mapę. A na Discordzie, no. Zjebnąłeś jeszcze o ziemię? O ziemi to ty się kurwa nie odrywasz, jebana felzista. No i zobaczmy, kto w tej rundzie pokaże. Pazur. Oj. No i 3-2. 3-2. Ogólnie każdy w życiu ma sekrety. Mi się wydaje, że ty jesteś alimenciarzem. A ty gówno jadłem. Zarzuty wyjątkowe, te szaty. Jesteś majciarzem, który się kurwa ukrywa. Opierdalaj tam petardę, kurwa ty. Majciarz hide and seek. Rób tam palce. Co ty możesz, kurwa? Słowa. Możesz do wulkanizatora podjechać, śmieciu. Tak, i zesrać ci się na klatę. Ty masz taką nadwagę, że musisz... Ty, ale ta taktyka chyba działa, bo zobacz, było chyba 0-3-3-3. Terenowe, kurwa, koła, śmieciu. Ale to tak naprawdę... Pust ci chyba paruje, dziecko. Jak zamawiasz Ubera, to zamawiasz, kurwa, Uber Pets, śmieciu. Nieistotne jest to, wygra w wymianie zdań, istotne jest to, wygra w rundę. Co ty gadasz, na odwrót. Mamy zmianę broni. Crash talk na wysokim poziomie. Pięknie przyciągnięte full auto, ewidentna dominacja. Strzelasz jak zucha na kolegów, kurwo. Strzelam i Kamil, dlatego trafiasz, dlatego trafiasz, dlatego trafiasz. Taka prawda. Dostałeś pyska, zamknij mordę. 4-3. Kurwa, człowiek, łatwiutko zgubiłeś. Dostałeś to ty w pizdę w płotku w bramie. Przecież ty z domu pyk, nie możesz wychodzić. Doba, kurwa, pyk. Ale nie mogę. Oj, oj. Ale ja nie mogę. Ja nie wierzę w to. Ile Mamon ma lat? Dobra, poważna analiza, że takie teksty naprawdę Mamona wyprowadzają z równowagi. Że, w sensie, że on naprawdę się na to denerwuje. To jest piękne. Ojoj, pomimo przewagi. 19. Remsuła 19 HP i pestka, no. Obrót. Przepraszam, Mamon, ale to jest zbyt piękne, żeby się nie śmiać. Ty zboczeńcu na Tinderze jesteś zawsze praworęczny, jak dziwko. Ja nawet nie mam tej strony przygłupia, ale widzę, że podglądasz mnie tam, lubisz. Nie masz to ty nóg, dziwko. Spokojnie, a ty mój, kurwa, głąbie jebany. Wszystkie...
wszystkie bomby. Jeszcze raz, daj mi spokój. Bo kurwa jadę z kurwami, ty. Jedziesz to ty na wózku, dziko. Ogień kurwa z tobą, pa, pyk pyk. Ogniem ci przypalali kurwa te czoło śmieciu. Widziałeś, wyglądasz jak Hindus. To jak pół dupy z zakrzaka podczas srania. Kamil ewidentnie. Ty ale psycha chyba. Zrobię się stara do mortadeli. Chowaj się. I jak to się zakończy, zmiana broni kolejna. Tu nie ma czasu na jedno. 5-4. Warem soft tarapata. Jezus Maria, co to w dupa jest. Tak jak Rem soft tarapata, jak Tomek Fornal jutro w wyborczej, ale z fragiem, Remek 5-5. Cóż za wyrównany pojedynek. Już długo. Taktyka działa. No, jeden z przeciwników odpalił Binda. Ale Kamil ewidentnie wzruszony, to go nie rozprasza. Szuka przeciwnika. Nie wiem, czy nie wzruszony. Czy go wypatrzy. Widział go, widział go. Ej, Kradzioks, no. Kto ma sama ona działa. Mają się, mają się. Nie strzelaj do mnie, daj mi spokój. Piękna głowa. Ty, co jest? Super, te umiejętności e-sportowe pokazują. Witam, Sang. Czy tak powiem, ta dwójka, o. No jest to widzowy mecz. Ty Mamon był najlepszy. Mamon był najlepszy w całym turnieju. Ale taktyka zadziałała. Daj spokój. I mamy. Słucham? Gówno Jadku. By nie Jadek, zjad obiadek. Jak mówisz, to weź mordą w drugą stronę, bo jebie gównem, ty. Aha, co smaka ci robisz, Mato? Nie, ale kurwa jest zapach nieprzyjemny. Nieprzyjemny, to ty masz na chacie, kurwa. Ja pierdziel. Kurwa rozjebaną, zamknij mordę. Jebani to cię w dupę na celi, ty kurwa. Świetnie, tak kurwa. Jest. Spelissimo, taka prawda. No i zniknął ty, kurwa, nam reprezentant Polski siatkówkę. Tomek Forna zniknął z kamerki. Ale Kamil z Pragiem. Słucham? Jeżeli gówno. Dobrze, dobrze. Mam on ciągle o gównie. Zobaczmy co teraz. Ta analiza co była o Mamonie, no. Znowu się kropki łączą. Kuba, czy mógłbyś zadzwonić do techników? Widzę, że straciliśmy łączność z naszym ambasadorem. 7-7. Cóż za wyrównany pojedynek. Kamil, chcemy jedną rundę na noże? Ja nie potrafię, wiesz? No niestety, nigdy nie. Dobra, to nie. Serio? No, może zobaczymy potem. Tomek, wracaj! Bo ci ominie najlepsze. Piękny skan. No to dobrze, że tego problem. Piękne. Z łączem. Pięknie poprowadzone full auto ze strony Mamona, chyba. Ale niestety 8 HP. Ty nie dość, że... 8 HP. Ty... Czy się okaże, że Mamon przegra? Ty nie dość, że go wyzywali. Ja pierdzielę. Nie, za dużo to jest w dupę. Aż mi się szkoda zrobiło Mamona. Za dużo, tak. Widzowie. Ale w pizę dostałeś, ty. 9-7. No kurwa, dostałem teraz. No co teraz. Ale to jest niesamowita. Niesamowita gra prezentowana z obu stron. Witam, witam. Próba skanów. Ty podskoczyłeś, czy mi się wydawało, co tu jest CGI, ja kurwa, dodane policji, na mapie? To tu są pluginy? Kurwa, a ty tam chodzisz, przy mnie to kurwa do ziemi. Bardzo mądra jest taktyka Kamila. Nie traci czasu na reload, od razu zmienia broń. To te cenne sekundy mogą zadecydować. Jezus. Jak braknie broni. Wtedy mam problem. Ty, a pytanie, czy po takim turnieju, nie, jak zagrasz z Mamonem i użyjesz tajnej broni, czyli różnych tekstów, to on cię zablokuje? Czy potraktuje to jako część jakby show? A takiego problemu nie będzie, bo mamy pojedynek. Bo w sumie? Otwarty i kamień. Ajajaj. No i proszę, blok. Nadrabia zaległości 9-8. Tak wziąć udział. Co za wyrównane spotkanie. Wyrównane jak oś w twoich kołach, dziwko. I kurwa jak balans pomiędzy twoim myśleniem a sraniem, kurwa, i wpierdolaniem. Przepraszam bardzo, nie słucham gei. No to właśnie, to co? Daj mi spokój. Gadasz coś? I badanie, szukanie, kto tutaj... Ajajaj, piękna... Oni tak bardzo starają się nie zwracać uwagi na to, na teksty, na Mamona. Zobacz, to jest walka z samym sobą. Ale jest możliwe, żeby ta mapa skończyła się remisem. Ja przewiduję taki scenariusz.
Tak jest. Oj! 13, dalej, dalej mamy problemy techniczne u naszego... Korna, albo wracasz, albo cię usuwam ze sceny, chłopie. Dostałeś głowę przez... Mam problemy z kamerką! Wracaj, 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 co ma być lipy, bo... Dzięki Igor za 16 lat, witam, witam. Mi? Nie, 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 wy się nie przejmujcie, grajcie, grajcie. Mamon sam ze śmiechu nie wytrzymuje. W sensie, to byłby wtedy good ending, ale raczej jest inaczej. Kurwa, o, już się naprawiła. Witamy z powrotem reprezentanta Polski. Siatkówkę. Witam, witam. A, ty 11-8. Mistrza świata. O kurwa, jest tyfus. Legendarne słowa Piotka Szeligi. Blisko, znowu 20 Remsuła i jeden punkt. Ja pierdziel, jeszcze mam to w pierwszy. Wyrównanie. Po tym wszystkim. Ej, taktyka zadziałała, ten trash talk. Ale ty o. Jesteś ten, Fornal? Halo? Tak, jest z nami Tom Fornal. Dokładnie, Tomasz Fornal. Raz się kibicowałem, byłem na twoim meczu. Super przedstawienie, nie? Dzięki, dzięki. Ja teraz widzisz tobie kibicuję. A teraz no dobrze. On jest na twoim meczu. Dobrze, że dobrze po mojej stronie jesteś, a nie tej kurwy po drugiej. Nie, ja jestem bezstronny, ja jestem... A, bezstronny, proszę cię, tutaj nie trzeba się gryźć w język, tak? Ja... Lepkiej mordy! A nie mów tak głośno, bo ci stara do pokoju wejdzie. Co ty gadasz, kurwa? Kurwa, ja rozumiem, że w kamienicy to są grube ściany, ale weź, wyhamuj, mój drogi, tak? O, cześć, kurwa. Już jest godzina policyjna. No to zamknij mordę, bo kurwa nie masz głosu już. A wiesz, że dostałeś pizdę właśnie, pierwsze spotkanie, no i co teraz? No i mamy 1-0 w mapach. 1-0, pierwszą mapę wygrała Remsuła, no. Mamy 1-0 w mapach, moi drodzy, ale przed nami kolejna mapa. To druga część z Mamonem. Pokaż. Ty, ale... A, tu 5 minut obejrzeć. Ty, ale... Ty, ej, dla zdrowia psychicznego Mamon nie powinien w tym brać udziału, bo to jest jakby... Zazwyczaj, jeżeli takie rzeczy się dzieją, to on daje bloka, nie? A tutaj jest wrzucony, zamknięty w klatce z wrogiem i tak naprawdę, no musi słuchać. No, Mamon na głęboką wodę skok. Witam, Jolkum. I zaczynamy live. 1-0 w mapach. Mapa zaczynamy numer 2. Zaczynamy drugą mapę. Tego spotkania. Jezus Maria. Admin reset. No i zaczynamy. Dobra, jesteś gotów? Spoko. Witam, witam, widz Sparty, witam. Znaczy wilk, ale jesteś widz Sparty, widz. O, tu broni nie ma. Guciu, jak to oglądał, sam gadał, że jest w szoku, że Mamon nie reaguje gorzej. Wydaje mi się, że Mamon dusi to w sobie. Bo zazwyczaj Mamon po prostu dawał bloka, a potem mieszał z gównem. A tutaj jakby wleciał, to by mu Remsuła wtedy się naprawdę odpalił i... I wiesz, no taki trochę zaszczuty można powiedzieć jest. Masz tutaj przewaga dla Kamila, jeśli chodzi o punkty zdrowia. O! Tak rozpoczynamy tą mapę. Ale dobra, ty. Mapa pod niego, specjalnie podjazdy zrobiliście? Tak, Black Blue, no. No nie dlatego wiem, wiesz, no. Woli nie odpowiadać. Nie, dali ci po prostu, ty kurwa, wszędzie gdzie jesteś, wszędzie gdzie jesteś, to masz dofinansowanie, kurwa, dla niepełnosprawnych w Nobie. Ty kurwa parkujesz na niebieskim. Parkuję ci na mordzie, bo ty kurwa jesteś listonoszem, że parkujesz na kopercie, dziwko? Kolejna wymiana uprzewności. Kolejna wymiana uprzewności pomiędzy zawodnikami. Tom Fornal w szoku. Po uszy więdną, tak? Ja spodziewałem się do sportowej rywalizacji, ale... A dobra, nie ściemnie, przyszedłeś tu dlatego, co my! To nie jest to łatwe zadanie, skupić się. Sportowa rywalizacja tam. Dobra. Którzy pierdolą co rundę, więc może tą rundę zostawimy w ciszy, niech wygra lepszy. Tomaszu, przypomnijmy ci, że sam domagałeś się udziału w takiej patologicznej gali, także proszę się teraz nie wykręcać. Ja zostałem, zostałem zaproszony na sportowy pojedynek z Jerzym Janowiczem. No i zostałeś. Nie, dobrze, uważam, klapsze, że serem. Akurat to było, uważam, że to serio nie było na miejscu czasami. Sorry, Kamil. Poniosło mnie. O, proszę bardzo, jaka zmiana narracji. To chyba jakaś zagrywka psychologiczna, na którą Kamil się nie nabrał, no. Trapik. Ej, kurwo. Jakiś postęp. Kurwa, w lustro patrzysz?
Jezus Pierdolony narcyz, człowieku, podczas gry lustro patrzy. Stary, jak ja mam lustro, to mam pionowe takie do samego sufitu, a ty się kurwa... Żebyś na nie chyba siadał, CCC, żeby więcej co, kurwa, nogi możesz chodziło. Zobaczyć tylko. I się przykro robi. Ty nie możesz nic zobaczyć, kurwa, bo jesteś za głupi na to. Jakie masz sneakersy, cwaniaku? Ty kurwa co, w Foodlockerze to nawet nigdy nie wiem nie byłeś, co to kurwa. Jest, tak szczerze. Ty Twixa możesz zobaczyć, kurwa. A co to znaczy? Aha. No kurwa w stringach jak się zestra, to ma Twixa. Aha. Fajne ekscesy miałeś. Nie no to są twoje. To po tym kurwa. Makowcu co wpierdoliłeś cały, tak po tym nie. Że podglądasz kurwa jakieś Tindery czy coś kurwa, jakieś portale. Podglądasz to ty dzieci pod przedszkolem kurwa, nagraliśmy ci się. Musiałbym być kurwa Rensuło. Oj tutaj to pyka, to pyka. Nie trafiłeś. Sorry, sorry, podobnie jesteście. Chociaż nie wiem czy to nie jest zbyt przesadna obelga. Ten sportowiec co przyszedł, on serio chyba, nie, on nie wie co się dzieje. Tak wiesz, ze swojej bańki wiesz, wydarty tutaj, takim patoli. To jest coś pięknego. No i będziemy nie no wątpię, że on był do kogoś od ciebie z rodziny podobny. Dzięki. Młody student Uniwersytetu Harvarda został zatrzymany przez policję po tym, jak pobił swojego kolegę z klasy. 19-letni Bambo Cmonbrook zadzwonił na policję po napaści przez 21-letniego Jamesa. Po aresztowaniu ucznia usłyszał on zarzuty podszywania się pod policję. To było obywatelskie zatrzymanie. Jak już kurwa jebana... Wątpiłeś to ty na zeznaniach kurwa, dobra, że uwierzą. Dobra, ja z tym frajerem już nie gadam. A halo, no nie możesz tak. Nie ma potrzeby gadania, bo tutaj poszła po prostu kurwa. Ty, ale to prawdziwa sytuacja? To dyskwalifikacja, panowie. Pauza. Admin! Ej, Mamon zmutował? Dymy. Ja już nie gadam. Podobny, jak już kurwa jebana... Wątpiłeś to ty na zeznaniach, kurwa, dobra, że uwierzą. Ja z tym frajerem już nie gadam. Pęku. Halo, no nie możesz tak. Nie ma potrzeby gadania, bo tutaj poszła po prostu kurwa. Kurwa, zmutował się. A no to co to? Dyskwalifikacja, pauza, panowie. Pauza. Admin! Admin, what the fuck? Admin, pauza. Co, zmutowany siedzi? Aha. Jezus Maria. Admin, kurwa. Wielki turniej, jakiś cesarz. Dyskwalifikujemy. No coś kurwa, piękne. No nie może tak nie być. Może tak być, no. Gdzie jest admin, kurwa? No jest na serwerze, niech pauzuje. Dobra, jest pauza. Jest pauza. Mamo, odmutuj go teraz. Jak się nie dogadacie teraz, no to nie ma sensu tego kontynuować, no. No ja chciałem tylko grać, no dokończyć to i tyle, bo to nie ma sensu naprawdę. To weź go odmutuj teraz i dojdźcie do konsensusu, jak się nie uda Łukasz, dogadać. Łukasz, nie rucha, wszystko co się da. Jak tego. Ty się chcesz dogadać do gościa, który kurwa jakieś człowieku dźwięki przygotował, o czym ty w ogóle rozmawiasz? I tak ma zmutowanego. Stary, gram sobie z tobą, on przychodzi do ciebie na czat i mnie wyzwanił, może ma bloka i mutę od kurwa 2 lat. Gram sobie z Pago, on przychodzi do Pago masz na czat i mnie nieszczęśliwe wyzywa. Życie. Gram sobie Ulkiego, imię nawet nie słyszysz, on ma to nie obrazisz. Rozumiesz? To nie jest normalne. Taka prawda. No co? Sorry. Inwalid. To nie jest normalne. Bez pozdrowień. Ja kogoś nie lubię. A on go zmutował. Ja jeszcze go nie odmutował. Dobra, niech mnie odmutuje. Ale on to robi, bo ty się wkurwiasz tak na to, rozumiesz? Ja robi tak, bo jest zbana. Analiza Mamona. Zbana to ty kurwa pijesz. Każdej osoby, kogo byś nie wziął, czym siada, kogokolwiek z rodziny byś podszedł, zrobił to dokładnie to samo i taka sama reakcja by była. Tylko efekt by był inny, bo konsekwencje by były inne, bo nie wiem, bo taka osoba na przykład z jego otoczenia realnego ma wpływ na to, co się... Przecież z jebie mówiłem ci to samo, jak się spotkaliśmy, kurwa. Się po prostu. Nie chcę się z nim rozmawiać. No ty jesteś poważny? Wiele razy próbowałem z nim się dogadać, z nim się nie da po prostu. Dobra, tak jak ci powiedziałem. Witam, Quinto. Dogadamy się teraz, niech mnie odmówię. To jest po prostu walka z wiatrakami. Witam. Jak powiedziałeś coś o rodzinie Mamona? Ja rozumiem, że nie mam dystansu do wielu rzeczy. On mówi, ale to nie o to chodzi, o dystans nagle. Nie ma co się denerwować, no chodzi o to, że... Nie, no nic takiego nie powiedziałem, jeżeli są on coś święte, powiedział, tak? Bo Remek twierdzi, no że nie powiedział nic takiego, że jakby nie porusza niektórych tematów. No jeżeli on powiedział... Dobra, no to niech mnie odmutujemy to wszystko. Zróbcie, dalej, weź go odmutuj. Niech mnie odmutuje po prostu. Przedyskutujcie to, jak się nie dogadacie, no to tyle. Tutaj spałem? Nie wiem. Nikt nie ma do nikogo pretensji. Ale nie jakoś długo. Mówię, wprost mi się nie chce z nim nawet rozmawiać. No sorry, no ja jestem Kamil, ho. Tak, nie, ja, właśnie, ale właśnie mówię, że nikt nie ma... Nie ma mamon. Problemu, ja se to biorę na katę. Ale nikt nie ma do ciebie pretensji, ty, ale nikogo. Ty się poważnie to, zrobiło jesteśmy fest. Jesteśmy teraz w takim momencie tego eventu, że jeżeli po prostu nie ma tego sensu, nie dogadacie się, no to nie kontynuujemy, jest luz. Nie no, dograć sobie mapkę można, wiesz, to tam...
Kurwa, tylko ja bym chciał po prostu, bo ja wiem, że ty masz tu szansę go kurwa pokonać i odwrócić. No tutaj, wielka kurwa, drama, no. Mamo remsuła. Tak, tylko zabawę dobrą i to jest moje podejście i tyle. A nie mogę się dobrze bawić, że ktoś mi pierdoli na duchem. Z mojej... Jestem osobą, która lubi się stuć. 50 i cały czat, co oni tam piszą o tym mamonie. Dzięki Denzel za 5 lat, Vito. Dobra zabawa. To jest równowartość twojej renty, kurwa, półrocznej. Zabawę dobrą i to jest moje podejście i tyle. Jezus, nie mogę się dobrze bawić, że ktoś mi pierdoli na duchem. Z mojej... Jestem osobą, która lubi się skupić. Przecież 50 gipsybów to jest równowartość twojej renty, kurwa, półrocznej. To jak tylko dla zabawy. Oni słyszą remsułę. A mamo nie jako jedyny nie. A halo, odmutuj mnie. Remek tutaj wnioskuje tak o odmut. Tak sobie wygrałem i wiesz. Zanim, ja nie każę ci mamą go odmutować. No przecież... Odmutować i grać, bo to ja nie chcę, jak ty nie masz na to ochoty, to ja nie chcę, żebyś ty robił sobie coś przeciwko sobie. Tylko wnoszę o to, żebyś go teraz odmutował. Tak, Rokaszy, no. To dogrywacie i Remek ci powie, że nie będzie czegoś robił, jakby wnioskujecie jakąś kulturę. No, ja mówię, ja bym to dograł, ale no nie wiem. No ale to mówię, tylko to nie ma sensu dla widzów. Ja bym chciał kurwa zabłysnąć, wypierdolił się błyszczykiem, wysmarował błyszczy. I zajebiście, no i tyle. No, to dlatego, żeby to kontynuować, na razie jest pauza, wynik 2-3, odmutuj Remka, albo się dogadacie, albo nie i tyle, no i bo jakby... Oj, czuję, że się odpali na niego od razu. Jest kultura jakaś i nie koniec. Można sobie pocisnąć dla jajec i tyle, i jak ktoś wygrywa, to ciśnie, jak ktoś przegrywa, to ciśnie ewentualnie. Ale no to ustalmy jakieś granice i jeżeli się nie uda, teraz się nie dogadacie, to nie ma co kontynuować, takie jest moje zdanie. Więc ja jestem za tym, żebyś go odmutował, porozmawiajcie teraz, jak się nie dogadacie, to po prostu no, to nie kontynuujemy tego i tyle, no bo to też nie ma sensu, nie? I nikt nie ma do nikogo pretensji, bo dla mnie to jest totalny luz. Nie, bo ja no rozumiem. Dobra, gramy to i tyle. Ale masz go odmutowanego? Tak. Remek. Halo. Sorry Kamil, co ci uraziło tak bardzo? Nic, po prostu nie lubię wchodzenia na pewne tematy, kurwa. Wie to każdy, kurwa, i dlatego specjalnie schodzi na jakieś głupie tematy. No sorry. No dobra, że to wiesz. Się tak prości, że pewnych rzeczy, jednej rzeczy nie potraficie zrozumieć przez tyle lat. Sorry. Ale jakiej? No ja jakby ja ode tylko uderzam każdy do tego. Wymagał miliona rzeczy różnych, kurwa, i tak wyjebano. Tylko że ja Kamil uderzam w to samo co zawsze, no. No nie ma nic nowego. No w debilizm po prostu i nie chce mi się kurwa pierdolić takie tematy, no stary. Miałem... Jaka no tu się drama zrobiła. Jak nie jesteś dzisiaj w humorze, żeby robić trash talk na takim wydarzeniu. Możemy dograć to po prostu sportowo i tyle, no. Wedle uznania. Ja się trochę trash talku, to kurwa no musi być, no. Zabijesz kogoś, mówisz, że jesteś gównem, tyle. Tylko no jeżeli są nie, tematy, no, które, no nie, których nie chcę... Nie chcę... Kurwa, nie chcę mi się powtarzać. No, rozumiem. Wy się panowie znacie, już tak sobie jest ustalone. Nie rozumiem, bo to nie jest pierwszy raz, gdzieś idziemy do mózgu, mówisz, czy no, po prostu no, ludzie mają tam zakodowane rzeczy. Dobra Kamil, ja cię nie chciałem urazić, nie? Gramy po prostu. Ja traktowałem to... Kurwa, ochrona, bo się kibice rozhulali tutaj. Ochrona już jest. Cześć, nikt do nikogo nie ma pretensji. Ale też Kamil, jak cię można brać na poważnie, no? Kumasz. No ty nie kumasz. No właśnie niezbyt, dlatego chciałem, żebyś mi to wytłumaczył. No to tak to jaja jak berety są zawsze, no. Każdy mówi zawsze to samo od 2 lat i ty na to samo się obrażasz. Jaki jest sens? To jaki jest sens pierdolić w ogóle, kurwa. Ty... Nie wiem, dla mnie nie ma sensu pierdolić nawet i teraz. Chcę sobie pograć, chcę ponapierdalać sobie. To napierdalajcie, rozwiążcie to na UFS. Grajmy. Oj, z mamonem. Grajmy sportowe wydarzenie bez docinek, tak? Docinki takie możecie trafić. Ciężko, nie, no. Go, nie wiem, żyli gówno, to jest git, no ale wiesz. Ale jak... Albo mu ślinka pocieknie na klawiaturę i zwarcia dostanie, daj spokój. Dobra, gramy, zaczynajmy po prostu normalne spotkanie. Admin, startuj. Poleciał mut już? Proponuję trzecią BO3, trzecie napałki teleskopowe, nie? W tym możesz być lepszy. Co ty? Dobra panowie, śmiało. Oj, ale... No i proszę bardzo. Bardzo dobry strzał. Mamy remis. Ale psycha chyba siadła dla mamona, co? No ale ty mi też pogratuluj, halo. A, zmutował się. Gratuluję ci, że chodzisz na oku. Dzięki za to. O. Też byś chciał. Takie gratulacje z delikatną szpileczką. Kurwa, rozumiesz? Co się stało? To na oku chodzi, kurwa, najmniej. A ja się nie ruszyłem. Dzięki Don Pedro za 18 lat. Witam.
kiedy li... Jezus, co ja... Nie mogę tego przeczytać. Zaraz będzie wielki incydent. Ja już wygrałem. Podkładka czekam. Co zobaczyłem, naprawdę. Ale co się stało? Dzięki Pedro, wybacz mi. Nie, nie będzie ligi, nie będzie. Jeszcze mi choroba nie wróciła i nie ma w planach. Delikatna spruta. Próba znowu, rozproszenia przeciwnika. Oj. To teraz będzie tak delikatnie, aż pęknie. Ej, nie strzelaj do mnie, reloaduję. Panowie, no to musimy wyłączyć zwycięzcę, ja chcę rozdać te 50 subskrypcji dla zwycięzcy. Panowie z jajem bardziej. Przypominamy, jest 1-0 w mapach, ale to był bardzo wyrównany pojedynek na Kapi, początku. Kapik, od nowa będziemy grali, zaczniemy jakoś z 4 dni przed wyjściem DLC w Elden Ringa grać. 1-1 to będzie formalność. I będzie wtedy. Halo Tomek, czy jesteśmy na łączu? Coś mnie zamuliło, stary. No właśnie widzę, że coś się przymuliło. No tak, mnie przymuliło. Chodźmy pojedynek na nos. Oj. Ja mam chujową, kurwa. Ty, ale... Klasikowy nóż mam. Ty. Ale dobrze ci... Dobrze o kurde, ty, ja myślałem, że Mamon wygrywa. Nie. Ten skok zadecydował. Czej, Mamon wygrywa? To się potoczyło. Nie wiem. Ale to już wiesz, też poprzez to jest inaczej. Czy Mamon przegrywa 3-8? O kurde, ej, Mamonowi has serio ciężko psycha siadła. Ja myślałem, że on się obudził, a mi się pomyliło. Ja pierdziele, widzowie, O7 dla Mamona. Niestety. Subskrypcja w prezencie. On jeździł na turnieje CS16. Ze strony Remsuły. A teraz psycha siadła. No, chyba zapomniał, że nie jest na stejku. Ja już jestem weganem, bo kurwa, tyle kalorii mają te steki, że... O! 8-4, no! Ty, ale serio się zapytam, ty, znacie ludzi takich... takich typu... takich sztywnych? O! Bo Mamon tak mówi, że jest z takiego środowiska. Serio, tacy ludzie się na takie rzeczy obrażają? Bo ja się zastanawiam, ty, że to jest absurd dla mnie, to jest... Co oni, taki roleplay robią? Taki roleplay twardy robią, że powiesz coś takiego i ci w mordę są w stanie za to dać? No tutaj ewidentnie był delikatny spadek, jeśli chodzi o formę zawodnika pseudonim Mamon. Ale nic dziwnego, bo został rozproszony. Po prostu sytuacja tutaj. Ale co ty piszesz, Rukaszu? Witam, plugi. Sztywne zasady, ulica go wychowała. Ale piłka w grze. Ale nie wiem, według mnie to jest szczerze zakrywanie się niby zasadami przez to, że nie masz dystansu. Tak w skrócie. No bo to jest dla mnie absurd. To jest niemożliwe, żeby ktoś się na takie coś obrażał. Realnie. To jest po prostu obrażenie się na wszystko. A że to najłatwiej zaatakować, bo są memy. No to akurat się na to. Gratulacje, to był dobry strzał. Ale jak? Ja tylko analizuję. Ja tego, nie tego. Ja jestem bezstronny, tak jak ten siatkarz, tak? Dzięki dziki Miraz za 15 lat, witam. Jest perspektywa na wyrównanie wyniku. Macho, nie. To zagram, no. Za 2 lata. Ej, Mamon się obudził. 5-5 ma. Miałem ocenić aktualny stan rozgrywki, to ewidentnie lepiej idzie Mamonowi, gdy nie wchodzi na te podwyższenia. Są na jednym poziomie. No, te lewacje są takie zdradliwe, to fajnie. Nic dziwnego. Lewacje, no, lewacje, no podwyższenie, tak? No bo jednak wiesz. Elewacja to może być na ścianie. Ajajaj, 9 HP. No i 3 punkty do wyniku 2-0. Oj. Zobaczymy, co się wydarzy. Boże, jeszcze się zmutował i wydarł. Zobacz, diabel. 3 punkty do wyniku nienawiść. 2-0. Zobaczymy, co się wydarzy. Nienawiść. Przeczuł cię kurwa wcześniej, że lubisz jednak coś z chłopakami, co? Bo tam kurwa widziałem się bawiłeś te chwilę. Słucham?
Ale dlaczego? Przepraszam, miał być sportowy mecz. No, a nie, to nie, nie, no ale luz, no jakby... No to stary, no to nie przesadzaj, no, tematów, tematów się nie porusza. Dobra, ale widziałeś co ty... Płocki rozjebundo. No, kurwa. Równem. Ja pierdzielę, no nie mogę. Panowie, to się... To jest piękne. Grajmy, grajmy. Ale no co, no czekał, odbił... Otóż na drukarnię tyle na ciebie jest papieru. Koniec. Znowu ewidentna próba rozproszenia. Mutne poszło. Ale zawodnicy w podobnym stanie zdrowia. I ostatnią kulą w magazynku. 10-7. Nie no, powiem ci tak, no, no piękne, piękne to jest. Widzę w Remka oczach strach. Pytanie, co się stanie, nie? Pronala oczach też. Też ewidentnie, ewidentnie Gazeta Wyborcza napisze jutro o tym wydarzeniu. Że widzowie, nasza federacja się rozwija. Ty, mamon się obudził. To było dobre. Z kamerką i pogląda, to by nie cofnął. Gdyby ktoś mógł cofnąć czas, myślę, że byłby to Tom Fornal, widzowie. Ja bym nic nie cofał. Mamon mówi, że ma kategorię w szachach diament w lolu na prywatnym koncie. Dlatego zjeba na fulkami zobaczył. Daj spokój. Znowu szczypliwości. Wszystko, ale zobacz to... ich. Oni się tak starają, żeby na to nie reagować. No bo to jest to na włosku wisi ta gra, żeby mamon nie wyszedł. Przeważyć szale zwycięstwa na swoją stronę. Machoń. Oj. Piękne to jest. Tutaj kawał CS-a, tak? 12-8! Oj, mamon, mamon. Punkt meczowy. Kamil, to ostatni dzwonek, żeby się obudzić, żeby poprowadzić to, żeby to wynik wyglądał 1-1. Lubię. Słodzina taktyka, jakaś tutaj technika bany hopa. Zabawa z przeciwnikiem już. Przeciwnik tutaj poległ, bo i chyba... I leżesz kurwa na ziemi przy okazji. No leżę na... Skupił się na... Leżę na ziemi i ty się od niej nie odrywasz, już ci to powiedziałem. Daj mi spokój. Skupił się na puszczeniu binda. Jezus Maria. Chcesz na noże? To nie. No i 1-0! Ja myślałem, że to mamon go zastrzelił. To spotkanie, które stanęło po znakiem no, zapytania. I tak uważam, że dosyć wyrównane spotkanie. A nie no, pierwsza mapa była bardzo wyrównana, nie? No. Tam było, ile było? 5-0 chyba na pierwszej mapie na porządku. No myślę, że ogólnie wybiło tutaj z Kamila, wybiło po prostu ta przerwa, tak? Nie no, lepsze jest, zagrał lepiej, no i wygrał. No co ma więcej mówić? Mordo, kurwa, przegrywać też trzeba umieć. Święte słowa. No nic, w takim razie gratuluję Remek 50 subskrypcji i... wygrania pojedynku w CS2 MMA. Dziękuję wam bardzo za udział. Dzięki, że się zgodziłeś na ten pojedynek. Akcentem kończymy dzisiejszą galę, no. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się zrobić rewanż. Ale na tych sportowych zasadach, żeby to miało ręce i nogi. Spoko. Brawa widzowie tutaj. Dla wszystkich uczestników. Pogodzili się. Gali te polowa. Przed streamem. No, tak, była piękna kompilacja. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzek.